Kiwi, no to z marszu. Kto dzisiaj jest główną gwiazdą odcinka? To ja... No ja. Mamy tego. A poza tobą? Słuchaj, bo tak, to raczej tak na zamówienie, bardziej niż z zapotrzebowania mojego, to z zapotrzebowania widzów, bo każdy tam, zróbcie jakiegoś jakiś włoski wóz i zróbcie 1.4 T-Jeta, to nam widz dostarczył taki samochód. O, to nietypowy bohater głównego odcinka dzisiaj. No nie było włoski, w ogóle włoskich samochodów nie ma, nie wiem dlaczego, jakoś nie. Możemy teraz zacząć robić same włoskie samochody. Tak? No co? Kiedyś jakąś Alfę miałeś. No miałem swoją, ale to wiesz, no ale tak więcej nie ma. Generalnie no to jest, no co, no słuchaj, no to jest Fiat z silnikiem 1.4 T-Jazz. Czekaj, ja go ustawię tylko, zaraz będziemy opowiadać. To może ty sobie go spokojnie zapnij, ja cię przepytam w środku. 1.4 T-Jazz to jest fajny silnik, bo on jest niezwykle odporny na wszystko. Wygląda tak. Mhm. A, ładnie. Ładnie wygląda, no. Schludnie. No. To jest też takie coś, właśnie zobacz, to jest na sznurówkę, widzisz? No. Bardzo dobry tuning. Nie, na sznurówkę jest najlepiej. To wiesz, to chyba nawet było, że Baca kiedyś powiedział, że trzeba sobie w życiu radzić. Czekaj, trzeba sobie w życiu radzić, powiedział Baca, sznurując buta drżownicą. To widocznie wyjął sznurówkę, żeby przypiąć to, a buta zasznurował drżownicę. Ile tu jest mocy seryjnie? 150 koni. Okej. A który to rok? Jakby to Rosjanin powiedział, łoszadzionnych sił. Nie rozumiem. No koni mechanicznych. Który to rok? To jest koń. Obecnie 2021. Już pierwszy? No. Się zastanowiłeś. Nie no, żeby znowu czegoś nie powiedzieć, jakiejś gafy nie powiedzieć. Nie no, to jest rocznik 2007 albo 2008. Mhm. Już taki trochę, wiesz. Swoje lata ma. Ale ma pewną zaletę, nie ma gazu. Okej. Okay. A mógłby mieć, czyli to jest wtrysk pośredni. Nie, to jest normalny wtrysk pośredni. Mhm. Plus turbo. Ja tak się zastanawiam, że ten samochód to chyba się nawet wywodzi w jakiejś tam linii z T-Jetta, czy z Fiera. Czyli a. Fiat Fire to były takie no, silniki Fiata Uno i tak dalej. Ale tam był chyba 1.1, co? Nie, to różne były pojemności. Ale to właśnie polegało mniej więcej na tym, że tymi uszami to zawsze jest kłopot. O, to jest taki sobie wóz. Co, te 30 nastawiłeś? Tak, zimno. Ale przecież to jest... Nie, to kobiety tak mają, nie? Kobieta tak wsiada do zimnego samochodu, tam wychodzi rano. Przekręca na maksa, to na maksa. I ja zawsze tłumaczę, no lalu. Przecież to nie ma, to nie rozszczepia jądra wodoru na życzenie, tylko to musi silnik się zagrzać. Ten czynnik tego dopiero się pojawi, więc czy ustawisz 30 czy 25, to efekt i tak jest ten sam. Mhm. Tak, ale to jest tak psychologicznie. A... Wygrała. Słuchaj, no w pewnym sensie... Nie, no wygrała. No dobra, coś dobrego o tym silniku jeszcze możesz powiedzieć? Że jest niezwykle odporny na zabiegi tuningowe. Aha. Jak się okazuje. W sensie, że nie da się go tuningować? W sensie, że nie da się go tuningować? Nie, odporny w sensie znosi rozmaite zabiegi tuningowe. On jest bardzo mocny jako seryjny. Aha. Wytrzymuje bardzo wiele. To do nas przyjeżdżał taki samochód. To kolega jeździł w Seicento, miał ten silnik włożony. Jezu, jak to świeci w oczy, kurwa, ja mam światłowstręt. Dobra, zgaszę, będzie lepiej. Chociaż widzowie cię będą gorzej widzieć, no. A co tu oglądać? Wiesz, no Fiat jest jak to Fiat, jest trochę tam, troszeczkę tutaj nieprecyzyjnie, coś tu lata, coś tego. Ale ogólnie, wiesz, samochód jest dobry ten dodatek, 246 tysięcy przebiegu. Żyjemy go na razie. No on jest bardzo mocny ten samochód. No 4 cylindry, turbosprężarka i wariancji było bardzo dużo tego samochodu. Właściwie blok jest cały czas 1.4 T-Jet. Chyba z 3 albo 4 rodzaje turbosprężarek były. Jest 3 co najmniej albo 4 komputery do sterowania. Manetti, Marelli mogło być, Bosch. W różnych odmianach. Ten jest ten pierwszy podstawowy. Aha. To jest... Oznaczenie systemu 7.9.10, nie? To jest taki ME, czy na ten. I one miały nawet 190 koni w takim Fiacie 500 Biposto. 190 koni nawet miało. To sporo. No. Wow.
I w jaki sposób będziemy się dzisiaj nim bawić? To jest samochód do tak zwanych tuningów. Czyli do modyfikacji sterowników. No, czyli do Stage'a 1, czyli do właściwie nie. Bo tutaj właściciel sobie osobiście zmienił intercooler na większy jakiś tam. Mhm. No czyli to bardzo, nawet bardzo miło z jego strony, to zawsze to moc lepsza. Chociaż tak jest dzisiaj dość chłodno, ale to zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No ten samochód pewnie, jeżeli ma 150 koni fabrycznie, powinien mieć. To jeżeli ma 150 koni fabrycznie, no to. Dzisiaj taki piękny dzień, że wszystko się psuje. No kurde, no. Nawet hamownia się powiesiła. No czy komputer na samym zamku. Idzie w krew z nosa dzisiaj. Nic. Co? Wszystko co gra. Się śmiejesz, szyderco? Nie no, co ci gra? W co ci gra? Śmieję się, bo dzisiaj wszystko nas próbuje pokonać. Pytałem cię, w jaki sposób będziemy go tuningować. Czyli... Tuningować? Modyfikacja jest autotuner, czy jakoś inaczej? Nie. Poczekaj, skamujmy go, a jak będziemy już czekać na to, aż się on wyliczy, to ci opowiem. Dobra. Udzielę pokrętnej odpowiedzi. Czy jak Q&A? Tak. Q&A się obejrzał. No. Ale się kręci. Czyli to jeszcze raz? Tak, zawsze dwa razy. Znaczy zawsze. A to z tym zawsze dwa razy ktoś przyjechał skamować wóz. Dzień dobry, a pan hamuje raz tak usługowo, czy można dwa razy, tak jak na filmie? No, jak pan sobie życzysz, królu złoty, to ja możemy i trzy razy, nie? O, to super. Mogę i dwa razy. No wiesz, na innych hamowniach pewnie ma tylko raz. A co z tym? Dla mnie jest jasne, że raz na benzynie, raz na gazie. Koni ma seria. Czy 150 plus jakiś tam w związku pewnie z tym coolerem to i z tym, że chłodno, to mu po prostu to jest taka moc. To nie jest zła moc. To się gdzieś tam, wiesz, generalnie gdzieś tam się chwieje, może to za sprawą tej sznurówki. Tu widzę takie, wiesz, jakieś tam... No, widzę. Wiesz, bo to widzisz tak, że patrz, boost się buduje, zostaje przycięty. Znowu się buduje, zostaje przycięty. Znowu się buduje, no i tutaj jest przycięty, ale to już wiadomo, przez maksimum. No i znowu się tam, wiesz, tam widzisz takie ma cykle. Trzy takie same falki, nie? Mhm. A to śmieszne, bo czasami taki, na przykład jakieś tam problemy udaje się poprawić softem. Dodajesz wyższy parametr i ten parametr już powoduje, że się przestaje chwiać taki samochód na przykład. Naprawia się. No. Sporo takich rzeczy się udaje czasami poprawić. WS Warszawa Śródmieście. No, to mamy pomiar referencyjny. Referencyjny. Czekaj, już się posłużę wiedzą. Stanowiący punkt odniesienia. Aha. No to za. Widziałeś? Nie, no to tak wygląda, słuchaj, no trzeba go wyczytać, on się albo po kabelku wyczyta, jak nie, no to się wyczyta pewnie jakoś inaczej i wracamy do gry. Zobaczymy, jak to jedzie. Później, to
co, może tą metodą skrótową, żeby ten i sobie zobaczymy, czy, jak on się zmienia, jak się udaje go zapisać na drodze. Znaczy komputer, jak go zapisuje, jeżeli to jakoś ładnie, sprawnie idzie, to sobie tak zrobimy. Mhm. To tak sobie go zagramy. Czyli spróbujemy tutaj zagrać Stage One teraz. Tak, zobaczymy, jak to wygląda. Tak, powiem ci, że ja zimy to ja nie lubię. Mhm. Zimo wypierdalam. Nie lubię tego, kurde. Z tym wozem niestety jest bieda, no, bo odczytać go można, zobacz, tym można tylko zapisać. Sam linking jest, nie ma odczytu, nie? Okej. Okay. Czy wyczytać go musiałem na stole. Co, już zrobiłeś? Tak, tak, no bo żeby już to przyspieszyć troszkę. Przyspieszyć proces, no. Dźwięki z tej klimatyzacji dochodzą, nie? Kosmici przelecieli. Co, już? Nie, dopiero się zidentyfikował. To sprawdza, czy nie jesteś pijany. Wyłącz switch off the dashboard. Podłącz do tam stabilizacji tego. Włącz dashboard. Starting communication. Huchni, czyś pan nie pił. Sześć minut, no. Mhm. Tak, no, 8. No to wiesz, to dałem estymowany czas. No to nie, to chyba sobie pozwolimy, żeby tam na drodze go zagrać. Gdzie się zatrzymamy i sobie zagramy. No to chyba będzie wygodniej. No tak, dobra. No, no. Znaczy nie, no to jeszcze tam o tym silniku, że to jednostka fajna, napędowa. Mhm. Jest bardzo dużo fajnych samochodów z tym silnikiem i on jest, no, uznawany za taki, naprawdę, rozwoju. 2/3 2JZ. No nie, no, że jest twardy, no, ten silnik, on przyjmuje naprawdę duże doładowania. Jakieś moce typu, nie wiem, 400 koni tutaj bywały. Tylko, że ja już nie chcę teraz się popisać jakąś nieznajomością rzeczy, ale naprawdę z dużym turbo Garetta przyjeżdżały te samochody i były tu strojone i pamiętam, że one miały tam około 400 koni. Takie samochody na ćwiartkę jeździły i to podobno na nieotwieranym silniku. Co? Mhm. Kurde, to dużo. No. To dobrze, dobra konstrukcja. No wyjątkowo dobra, no, mocna, że to wiesz, no, no nic go nie pęka na robocie taki sprzęt. Patrz, przyspieszył. Już jest 1/3. Dobrze idzie. Widzisz, tego jeszcze, zobacz, tyle żeśmy filmów nagrali, a tego programatora jeszcze nie używałem. Mhm. To jest jakiś programator tylko do Fiata, czy...? Nie, to jest uniwersalny, ale to jest takie samochody, no, do 2012-2014 roku, o takie, o. Mhm. Wszystkie nowsze autotunerem. Ale znowu autotuner nie chciał, nie, w ogóle nawet nie, no ma właśnie, go w spisie. Nie ma go w spisie nawet. Nowsze autotunery nie jest w stanie obsłużyć tego auta. Bo jest za stary samochód, 2007. Wiesz, no oni po prostu weszli na rynek z nowymi samochodami, bo tak naprawdę, wiesz... Nie chcę się bawić w stare. Ogólnie tak naprawdę to wiesz, no, sens i istota tuningu to są samochody nowe, nie? Mhm. A to jest tak już raczej dla hobbystów, nie? Że taki samochód, wiesz, no z racji, wiesz, no wieku... No jest już z racji wieku, zużycia i tego już po prostu... Przy czym, wiesz, no... Mnie na przykład tyle samo kosztuje pracy, tyle samo jest zachodu, zrobić samochód nowy czy lub stary. Mhm. Czasami jest nad starym dużo więcej pracy. No. Że przychodzi taki starszy samochód, nie docenisz przeciwnika i wiesz, i robisz go, i robisz i nie jesteś w stanie go zrobić. I nie idzie, i nie idzie. I tak sobie myślisz, kurde, no przecież to jest tak proste. I wiesz, chwilę uznasz, że jest coś... Chwilę uznasz, że coś jest dla ciebie zbyt proste i za chwilę przyjdzie kara za to. Za to, że ci się wydaje, że jesteś, wiesz. I czasami często na przykład pominiesz jakąś mapkę, nie wiem, typu, nie wiem, jakiś limiter po pedale gazu, czy po czymś tam i robisz, no i nie wychodzi. I mówisz, kurde, jak to może być, nie? A następnego dnia to znajdziesz. Po prostu czasami tak jest. Musisz się przespać z problemem. Nie, no dobrze. To też jest takie ciekawe, że ludzie wymagają od takiego na przykład osoby jak ja, jakiejś takiej nieomylności, jak papież, nie? Mhm. Że taka osoba, która ma warsztat taki tuningowy, to ona nie może się pomylić. No wiesz, też od razu, to musi, kurde, to jest taki ktoś, kto ogarnia od pierwszego strzału. To jest brak znajomości, no. Ale się... życia, nie techniki, brak znajomości życia. No jakbyś znał życie, robiłbyś cokolwiek, cokolwiek miałbyś śrubokręt w ręce, to byś wiedział, że odkręcasz 6 śrub i jedna się nie odkręci. Omknie ci się i zostaniesz z tym.
Tak, tylko tu chodzi też o to, może, że dla takiej osoby, jaka ja, która się na tym nie zna, wyobrażam to sobie tak, że za każdym razem robisz to w ten sam sposób, a tu są różne sposoby na to. Sposobów jest masa, komputerów jest masa, a każdy jeszcze kryje, ma swoje tajniki i tajemnice. No i tutaj się dopiero to zaczyna... Zaczyna się to rozgrywać. Mm. Powiem, że teraz w ogóle, naprawdę nie wiem, czy on odpali teraz, czy nie. Mhm. Mimo, że to jest wszystko tak proste i oczywiste, ale ja pewności, czy on odpali, nie mam. Mod plus lekkie popsy. No bo to musi być, tak? Musi po, być po, trochę po. Fancy. Po. Niby zapisało, ale czy to odpali ten samochód, ja pewności nie mam. To już jest połowa sukcesu. No zobaczymy, wiesz, jak on się jeszcze tutaj... zachowa. Jak to mówił mój majster, zobaczymy, jakie on nam sztuki tu będzie pokazywał. Są popsy. Lekkie. A one są jakoś uzależnione od temperatury cieczy? Popsy? Tak. Nie, to jest tylko cofnięcie zapłonu, no. Ignition retard. Zobaczymy, jak to nam to... Jeszcze raz przejechać. Czyli trzeci powrót. Pogłębia się ten dołek, co świadczy o przekroczeniu termicznym. Ogólnie. Na drodze tego nie będzie raczej. Nie. Tu się przycina po jakimś termicznym, po termicznym limiterze. Bo zobacz sobie poprzedni pomiar. W tym samym miejscu. Nie, ale to jest poprzedni, nie? I widzisz, poprzedni tego nie zrobił. Czy to jest, widzisz? Oba z mocą. Widzisz, on tu schodzi minimalnie, bo jeszcze się wychłodził o parę stopni, a to już po prostu ten. No i to potem ewidentnie widać, że jest to kwestia termiczna. Tego na drodze nie będzie czuć. Czy co, mogę przywrócić oryginał? Tak jest. Przywrócę mu oryginał i co? I w drogę. I w drogę. Zmierzymy mu czasy, jak to wygląda przed i po serii. Sofcie. No samochód jest dość lekki, nie? No to pewnie... Myślę, nie. Że to, że ja tu siedzę, będzie miał duży wpływ. Zawsze wyłącz to. Tak. Chodzi o obciążenie elektryczne. Nie, prądu jak najwięcej, żeby było do zapisywania. Mhm. Znowu temat. Royal Lab Detailing. Dokładnie to samo miejsce i tym razem na ukraińskich blachach. Oj, ładnie, że aż lampa upierdolona sprayem, jak u Ciebie w firmie. Ładnie tam ojebują tym na czarno te lampy. Staramy się, jak możemy. No, ale naprawdę, to jest naprawdę ładnie ojebana lampa. Wiesz, jeden to podejdzie tam sprayem, opierdoli, psyku i jest, nie? A u Was tak ojebane jest. My zrobiliśmy z tego sztukę. Z ojebywania lamp. W kabinie to robimy. W kabinie, no. Hmm? Nie, no dobrze, no to ja rozumiem. Co mówisz, że widzowie narzekają na mikrofony, że trzeba wymienić?
Czytasz komentarze? Tak, że trzeszczą. Ty kurwa, w tej żółtej bluzie byś te mikrofony kupił. A ja chodzę ciągle w jednej bluzie, czy tak? No w jednej. Gdy mamy jedną, kurde, na trzy osoby, to ja to... Na dzień nagrań zawsze dostaję ja. No, tak wiesz, no. A może te plastiki w twoim Evo? Co? Trzeszczały. Nie, to tam trzeszczy trochę, no ale to tak ma być. No. Zobaczymy, czy będą trzeszczeć w Brawo. No co, ty w Fiacie słyszałeś, że jakiś plastik trzeszczał? W Fiacie nie wykorzystałem w ogóle plastiku. Wyłącznie pędy bambusa. Honda Fit. W życiu nie widziałem takiego samochodu. Też, pierwszy raz widzę. Czyli seria dała nam wynik w postaci 160 koni. 161. Mhm. 11 koni w gratisie. I mamy twoje urządzenie. Jak ono się nazywa? Racebox. Ile ono kosztuje? $250. O kurde, już myślałem, że to jest złotówek przynajmniej. 250 zł? O. No, chyba nie ma takich urządzeń po tyle. No to dragi 6 tów kosztuje. No ale wiesz, ja to lubię takie urządzenia typu standalone, nie? Mhm. Nie, że tam wiesz... Bo to chcesz sprawdzić prędkość, jak ktoś do ciebie zadzwonił, nie, i się nie nagrało. Nie, to nie może tak być, to zawsze tak jest. To tak jak z nawigacją, miałeś skręcać, jak ktoś zadzwonił. A, no tak. Co będzie na obiad, kochanie? Kiedy będziesz? Kiedy będziesz, a ty teraz pojechałeś... 10 minut dłużej. A ty pojechałeś... Prosto, miałeś skręcić. Ale tylko patrz, mamy tutaj nastawione 0,60, 0,100, 100,200. No to trudno, będziemy testować 100,200 w tej sytuacji. Kurde, ja nie wziąłem drogiego. Ale to możesz tu przestawić gdzieś. A potrzebne nam 150? W takim wozie? W sumie w tym wozie nie. 200 koni? Tak, w takiej budzie? No co, no 200 nie pójdzie? Ja się tylko martwię, że w serii możemy tu trochę zająć. No co ty? Ja wiem, że się da. Ja nie pojadę. Będą mnie piwo przytrzym. Patera. Patrz Andrzej na to. Ktoś tam mówi, a ten Karol to jak ma na imię? Normalnie, Andrzej. No ostatnio ktoś mnie pytał. Kilka razy pod rząd, różne osoby. Mięczą. No! Chodzi taka fiacina. Idzie. No. Jadowita nawet trochę. Szara TDI podjął rękawice. Ale się kręci. Nie, no to wszystko dobrze. Tylko fajnie. Tak trochę za luźno kierownica chodzi, ale ogólnie to tak powiem ci dobrze. Ale co, wspomaganie jest za mocne, tak? Czy jakoś że jest tak śluz? Wydaje mi się, że jakoś tak. Nie wiem, tak jakoś to tak. Nie podoba. Oceniam, że jest troszeczkę za luźno. A co daje przycisk sport? Nie chcesz wiedzieć. O kurde. A jakąś tam reakcję pewnie na gaz lepszą. Czy są auta, które po przycisku, nie wiem, sport, poza tym, że jest inna reakcja na gaz, mają po prostu więcej mocy? Czyli jest inna mapa. Wiesz co? Ciężko mi jest to badać, bo on zazwyczaj na hamownik wchodzi w tryb awaryjny, nie? Samochód i wtedy przestaje ten przycisk być aktywnym. Okay. Ale ogólnie co do zasady, to ten sport, no to tak jest inna mapa w ogóle reakcji na gaz. Czyli tak jakby agresywniejszy pedał gazu jest. To jest jedno. Agresywniejszy jest i później... Kiwi się teraz skupia. Nie. No agresywniejszy gaz jest, no i na przykład jak w tej N-ce, no to tam się te amortyzatory utwardzają. A, generalnie przy jednym tak. No, a to w tych nowszych autach dopiero takie bajery. A wiesz, a ja to tak naprawdę nie mam takiej wiedzy, nie mam skąd jej posiąść, tej wiedzy, jak dokładnie działa przycisk sport we wszystkich samochodach, które testujemy. No jak ja mam, skąd ja mam to wiedzieć? No nie. Co my tu mamy? Z braku laku możemy sprawdzić, mimo na razie jest to 150.
To tam od tamtego miejsca, tak? Od tamtego miejsca. Drag box? Race. Race box. Box. Drag. No, duź go. Chyba za długo go przytrzymałeś na tym biegu. Ale manewr robiłem. Jeszcze chwilę. Jest. 11,75. 100, 150. Chyba, że jeszcze raz, no bo ja tam coś... Dobrze było. Dobrze? O, znaczy tam za długo go chyba przy odcinie raz przytrzymałeś, ale robiłeś manewr. No dobra, jak byś gotowy, to mów. Dom pod górę, nie? No troszkę tak. Dla takiego silnika to będzie dużo. To wiesz co? Tam przejdziemy przez przegibek. Wjedziemy na szczyt i tam dopiero przybyłem. Ładnie to pokazuje, nie? Tak. Bardzo ładnie. Dobra, ja już zaczynam. Możesz próbować. W sumie, że pod górę to tylko lepiej dla załadowania się turbiny. Chociaż tu mi się wydaje, że to było tak już delikatnie z górki z kolei. Minus 1,4 zresztą pokazuje. Jakiś tam spadek to był. To co, chyba trzeba jechać na... Co? Na naszą miejscówkę trzeba jechać i tyle. Mhm. A jeszcze 120 byśmy nam spróbowali, czy nie? Tu chcesz spróbować? No dobra, dajesz. Czy tam? No to but, dajesz. Tutaj jest miejsce. Jesteś okej z prędkością. Dzidę, bo tam pod górę będziemy mieli. No na tą górkę temu na pewno wjedziemy. Nie zdążymy zrobić 200. 9,84. Chyba spuchnie. Nie, to za ciężko dla niego. No, będzie mu ciężko. Znaczy tam zrobi, ale tu będzie mu ciężko. Odpuść. Stoi w miejscu. Tam. Jest zakręt. Tam się uda zrobić 100-200. Tutaj niekoniecznie. Znaczy pomocy? No to na koło Berlina uda się zrobić tam w miarę. A tu są świeże opony Apollo z tyłu. Apollo Racing. To one w zimie. Opory stawiają. Nie, no to tak jak slick, no już się nie dokręci. No. Lepiej jak ma ślaki w siatce Tesco. No. Dobra, jedziemy tam, zobaczymy co tam się uda zrobić. Klei! No wiem, że jak ci zimowe Apollo nie sklei, to przepadłeś, to już nic ci nie dolepi. Dobra. Gotowyś? No, wstępnie tak. Dobra, ja też. Smaż, duj go. Smażę. Prawie żeś mi telefon wyrwał z ręki. Agresywna zmiana biegu? Nie, zwykła. Sto siedemdziesiąt pięć.
90, 1, 2. Chyba nie chcę pójść 200. Nie, już nie ma co. Nie ma co. Powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz. Bo tutaj się nie zmienił wynik na 100-150. Bo pogorszyli i bo nie zrobiliśmy lepszego. Ale jesteśmy w stanie zobaczyć gorszy, jaki był? Tam gdzieś jest historia pomiarów, w runs. To jakbyś jest tak wyjątkowo prosty. History, no. Drag. No. Tam data jest z dzisiaj będzie i ten. Tak. Tylko że to jest ten, który mieliśmy. Tu chyba jest ten przystanek, na którym my lubimy jeździć, nie? Dziwne, że nie pokazał więcej. Wiesz co, nie ma nic więcej. Jest tylko ten. Musisz popatrzeć dokładnie. Ostatni pomiar, który. O, zamknęli. No. Chamy. Chyba oglądają chyba. Wiesz co, no ostatni, 9. run. No, kiedy jest? No jest ten 9.84 i nic tu. Nie ma nic więcej. No dobra, no to mamy najlepszy wynik. 9.84, no. Nie udało nam się go poprawić. Nie, bo to chyba najlepszy zapamiętuję. Aha. Być może tam gdzieś. Wiesz, no mam świeżo to urządzenie, nie mam czasu się tym pobawić dokładnie. Dobra. Żeby to wszystko rozkminić, jak to powinno tam być. Czas na zagranie. No to chwilę, no to ile? Kilkanaście sekund. I mamy. I mamy soft. Fiat, brawo. Nigdy nie miałem Fiata. Błąd. To możesz kupić Ferrari. To samo. Bo był jeszcze taki jeden Fiat. Taki. Coupé. Coupé. No, coupé był. Był pięciocylindrowy turbo dwulitrowy i pięciocylindrowy czterocylindrowy. Z tym mi się to myli. To był taki samochód, to tak. Mhm. Tu masz pan absolutnie rację. To co, witamy na pokładzie. Fiat Bravo Stage 1. Nie ma to tamto, od razu ogień. Ma chwilę na zaadoptowanie się w nowej rzeczywistości. To jest jakaś wersja Abarth, czy to tylko naklejki? Każdy Fiat Bravo jest Abarth. W sumie jakby na to nie patrzeć, 1.4 turbo to chyba... Weź tam nastaw mierzenie. Dobra. Proszę. Dobierz do tu? Chciałem zobaczyć, czy zmierzysz 0-100. Wszystko dobrze. Koreczki się zaczynają. Nie. Trochę stoi. Korka nie widziałeś. No tak, ja z Wrocławia jestem. Tam nie ma korków? Nie znacie. To nasze korki przy waszych to jak nie korek. Ale to jeszcze nic, a w Trójmieście? Wyjeździłeś kiedyś samochodem po Trójmieście? Całe szczęście chyba nie. Kurde, tam to ludzie jadą jak po jakichś środkach uspokajających. Tam 30 na godzinę, nie? To jest takie złe doświadczenie. Nie, to taka główna ulica, to tam nie wiem, to jest ta Grunwaldzka, czy jakaś taka, co przez te trzy miasta idzie. Aha. Trzy pasy w jedną stronę i tam wiesz, na jednym pasie ktoś jedzie 30, na drugim 35, a na tym 32. I tak sobie jadą te samochody, tak wolno. Kurde. U nas we Warszawie to nie do pomyślenia takie coś. Tak. U nas te chłopy idą na zabicie zawsze. Tyle to po parkingu podziemnym się u was jeździ. Jak nie lepiej. Tu nie ma czasu, tutaj trzeba pieniądze zarabiać, rozumiesz? Kosić hajs. Robi mu do tu, zobaczymy jak on mierzy. Jest. Ale to. Ja wiem. Ciekawe, czy teraz mogę to skasować. To jak zwolnimy, to znowu ten. Okej. Okay. No to chyba nieporozumienie mierzyć na takiej zimowej oponie do 100.
No, 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 pewnie. Nie po rozu. 8,79 wyszło. Czyli 100-200 brak danych. No, tamtego nie udało się zmierzyć, on nie osiągnął 200, no. A ile miał? Ile było? 8 coś? 100-150? Będę się zobaczyć na nagraniu. Coś takie 9 jakieś. Aha. No dobra. Jak zdobędziesz szczyt, to buduj. Ja jestem gotowy do akcji. Szkoda, że soft jeszcze przełożeń nie zmienia. 9,36. Ja pierdzielę. 195, 6, 7, 8, 9, 200. No to 100-150 się nie poprawiło w ogóle? Poprawiło się o kilkadziesiątych sekundy. 39,8. No wiesz, to dość ciężka próba na taki wóz, nie? No, ale udało się, a przed by się nie udało. No nie, niech to. 191 stał, nie? Tak. Ale jeszcze ten, jeszcze te 100-150 jeszcze raz trzeba. Nie wiem, co się stało. Dobra, tak, dobra. Nie jestem za... Nie jesteś pocieszony wynikiem. Nie. Bo ja ci mówię, że to 8... czy 9,84 chyba było. No. To było robione tam, a tam jest nierówno. Tam było z górki. Dlatego szkoda, że nie zmierzył nam tu na płaskim. A to nam zawsze jak nie... To tu trzeba wszystkie pomiary robić, pod Berlinem. Co byś robił? Trzymaj go! A mu nie skasowałeś. Nie. 9,36. Pokazał tutaj, widzisz? Aha, czyli pokazał jednak, czyli, tak. Ale niepoprawiony znaczy. Bo nie pokazał na zielono. No, chyba tak. A weźmy zwolnij jeszcze raz. Zobaczę, czy się ten wynik zmieni. Jeszcze nie. Czekaj. Ja ci powiem, kiedy będę gotowy. Proszę pana, jestem gotowy. Sekunda szybciej. Sekunda poprawy. No, to jest poprawa. Co, trzeba jakieś podsumowanie jeszcze do odcinka? Wiesz, to dość ciężka próba dla tego samochodu, te 200 na godzinę. Tak to jest 1,4, nie? Chyba... Wiesz, koni dużo. Chyba przesadziliśmy. Z czym? Z tym 100, 100, zamiast 100-150 zrobiliśmy 100-200. Muszę później odebrać. Cały czas ktoś dzwoni, kurde, nie Messenger, to jest taki natłok informacji. Taki urok. Teraz wszyscy chcą program Kiwiego. Nie, to taki, o, tam komuś nie pali samochód. Kurde, ale taki się powiem dobry się ten wóz zrobił pod nogą. No, jest to taki wiele. Taki jest, wiesz. A poza tym, wiesz, ale poza tym wiesz co? No. To taki dobry wóz, to takie dobre wrażenie robi, nie? Przecież to nie... To... A założy się, że to pewnie tani wóz. Nikt nie wiesz, no to na pewno Fiatu. Kosztuje tyle, co jakiś tam Volkswagen z tego rocznika, ale tak dobrze, no zobacz, jedziemy 170, cicho, w miarę, znaczy ja wiem, że może i głośno, ale rozmawiać się da, dla mnie to jest ten, wiesz... Nie jest przekroczona jakaś bariera braku komfortu, tak? Tak, tak, ale przyjemnościowo też jest dobrze, no to tak 170 na godzinę, tak sobie można jechać normalnie, nie? Mhm. 8,84, no to takie przyspieszenie dosyć dobre. Czy zdaje się, że to jest tak na poziomie, czy ten talizman nam tyle nie robił?
jakoś tak coś... Nigdy. Ja muszę sporządzić taką tabelkę. Tam już ktoś nawet spróbował, ja nie? Ja wiem, widziałem. I będę, wiesz, w trakcie odcinka wiedział, do czego możemy to odnieść. Do czego? No tak, bo to tak, trzeba by było... za każdym razem gdybamy i nie pamiętamy. No to co? Jakieś jeszcze zakończenie, pożegnanie? No co, no że Fiaty też lubimy i umiemy i robimy. To jest. Także czy... jeżeli ktoś ma Ferrari 812 Scaglietti, to bardzo chętnie. Widziałeś? Jestem za. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiamy, dajcie pozdrówka. Znać w komentarzach, czy wam się Fiat podobał, czy chcecie może więcej Fiatów, a może chcecie Fiata w dieslu tym razem. Co tam, czym chata bogata? Kiwi czyta komentarze i to... No czytam, no bo to jest interakcja. No to, okay, no to... Bardziej za żarcie ode mnie. Ja też staram się. Tam wchodzę, bo wiesz. Serduszkuję, ale ja nie nadążam. A tobie to wszystko jedno, byle tam serduszko masz, tam trzymaj się i tam. Nie, ja zaznaczam, że przeczytany. Ja nawet jak obrażam jak ten komentarz, to mu daję serduszko, niech się cieszy. Nie, bo to tam, no, ta wyższa forma zarządzania tym, to jakieś tam zasięgi, coś. Trzymajcie się i komentujcie.